Skarpetki, chyba najmniej atrakcyjna i seksowna część naszej garderoby, zyskała miano superbohaterów dzięki świetnej serii książek dla dzieci stworzonej przez Justynę Bednarek i Daniela de la Tour. Bohaterem najnowszej części jest zielona skarpetka, która na co dzień służy jako etui na telefon, a na kartach tej książki prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia papugi o imieniu Zbigniew. W tej książce znajdziecie wszystko to, co najlepsze w serii o skarpetkach. To znaczy wspaniałą, wciągającą opowieść, pełną humoru, napisaną przez Justynę Bednarek, która świetnie bawi się językiem polskim i wcale nie ułatwia życia małym czytelnikom, często stosując słowa zapomniane, które wyszły już z użycia. Równorzędnym bohaterem tej historii, poza tekstem, są ilustracje. Ilustracje totalne, tworzone przez Daniela de la Toura, które kolorem wypełniają w zasadzie wszystkie strony tej historii. Zaskakujące rysunki, piękne, intensywne barwy. To wszystko razem sprawia, że naprawdę z przyjemnością tą książkę się czyta. Dla mnie ta seria to jedna z najlepszych książek dziecięcych, które ukazały się w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat i z niecierpliwością czekam na wszystkie kolejne odsłony. Jest to książka, która bawi, która wprawia w dobry nastrój, ale jest to też opowieść o indywidualizmie, o odwadze, o gotowości do popełniania błędów, bo skarpetki są szalone, nieprzewidywalne i nigdy nie rezygnują z raz podjętych planów. Bardzo serdecznie Wam tę książkę polecam. Myślę, że świetnie sprawdzi się jako prezent świąteczny. Kupicie ją w naszej księgarni internetowej www.księgarniabigbookcafe.pl. A jeśli lubicie nasze rekomendacje książkowe i chcielibyście śledzić kolejne, polubcie koniecznie nasz kanał na YouTubie.